Widzieliśmy, że jeździli karetki, że jeździła straż pożarna. Myśleliśmy, że wypadek jest samochodowy jakiś, ale nie słyszeliśmy nic, naprawdę. A jednak strzały padły. Mieszkańcy Wiszni Małej, mówiąc o sobotnim napadzie, nie kryją emocji. Już drugi raz opieprzyli to. No ale to dobrze, że ukradli. Przynajmniej tego gówna nie będzie tutaj. To już druga próba napadu na ten bankomat w ciągu pół roku. Tym razem jednak grupa bandytów była wyposażona w broń maszynową, której nie zawahała się użyć. Nieoficjalnie mówi się o strzałach z kałasznikowa, na które antyterroryści nie byli przygotowani, bo przy tego typu bandyckich zdarzeniach najwyżej dochodzi do użycia materiałów wybuchowych. To niezwykle trudny i ciężki dzień dla Dolnośląskiej i dla polskiej policji. Po otrzymaniu informacji o próbie włamania do bankomatu, 12-osobowy pododdział antyterrorystyczny natychmiast zjawił się na miejscu. Bandyta, będący członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, włamał się i ukrywał w środku kontenera z bankomatem. Na czele tej grupy funkcjonariuszy policji szedł policjant z tarczą balistyczną. Niestety siła strzałów, które trafiły w tarczę, była tak duża, że spowodowała odrzucenie tego policjanta i częściowe odsłonięcie pozostałej grupy policjantów. Trzech z nich zostało rannych, czwarty poniósł śmierć na miejscu. Wiadomo, że miał 40 lat, 14 lat pełnił służbę w policji. Od 8 był funkcjonariuszem pododdziału antyterrorystycznego. Pozostawił żonę i osierocił dwójkę dzieci w wieku 8 i 12 lat. Udzielimy też każdego możliwego wsparcia, jakie tylko będzie potrzebne. To wsparcie i pomoc również zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak. Jesteśmy z najbliższymi, łączymy się z nimi w bólu, wspieramy ich jak tylko możemy. Pomoc rodzinie zadeklarował też wójt Wiszni Małej, dla którego wydarzenie jest ogromnym wstrząsem. Trudno to sobie wytłumaczyć, żeby jeszcze do takiej sytuacji dochodziło. W tym momencie wszyscy się łączymy w bólu z rodziną, współczujemy, wspieramy ją. Mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości również jeszcze rodzinę w jakiś sposób wesprzeć. Nazwisko funkcjonariusza, który tragicznie zginął podczas strzelaniny, będzie 48 na tablicy upamiętniającej tych, którzy swoją służbę wypełnili do końca. Klaudia Nawrocka, Echo 24.